ze stanu Wyoming przejechaliśmy do Salt Lake City, stolicy stanu Utah. Miasto zostało założone w 1847 roku przez grupę Mormonów. Obecnie liczy 200 tysięcy mieszkańców. Budynek Kapitolu stanu Utah został wzniesiony w latach 1912-1916 w stylu neoklasycznym z 52 kolumnami w stylu korynckim. Długość budynku wynosi 123, a jego szerokość 73 metry. Wnętrze jest udekorowane malowidłami przedstawiającymi historię stanu Utah. Spod Kapitolu przenieśliśmy się na plac świątynny, gdzie jest tabernakulum, będące siedzibą mormońskiego chóru Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Chór liczy około 350 śpiewaków. W sali tabernakulum jest 3,5-tysięczna widownia. Do 2000 roku odbywały się tu organizowane co pół roku spotkania wyznawców Kościoła. Te ogromne organy mają ponad 11 600 piszczałek. Obok tabernakulum znajduje się budynek auli wybudowanej w gotycko-wiktoriańskim stylu. Może pomieścić 1400 osób. Przy placu jest też świątynia Salt Lake, największa i najważniejsza świątynia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, której budowa trwała 40 lat, od 1853 do 1893 roku. Świątynia ma 68 metrów wysokości i jest zwieńczona złotą figurą anioła Moroni. Centrum konferencyjne. Jest tu ogromna sala, w której odbywają się konferencje generalne Kościoła. Główne audytorium może pomieścić 21 200 osób. Widok z dachu centrum konferencyjnego na tabernakulum i świątynię Salt Lake. Świątyni nie można zwiedzać. Mają do niej wstęp tylko Mormoni. Z placu świątynnego jedziemy pod stadion Rice Eagle, gdzie w 2002 roku odbywała się ceremonia otwarcia i zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich. Znicz olimpijski. W igrzyskach wzięło udział 2400 sportowców z 78 krajów. Z tych igrzysk Adam Małysz przywiózł srebrny i brązowy medal olimpijski. Stadion może pomieścić 45,5 tysiąca widzów. Jest własnością Uniwersytetu Stanowego Utah i jest najstarszym amerykańskim stadionem. Siedziba władz miasta. W pobliżu jest wielkie jezioro Słone, od którego Salt Lake City wzięło swoją nazwę. Jest jeziorem bezodpływowym, po Morzu Martwym najbardziej zasolonym na świecie. W pobliżu jest także słona równina Bonneville o powierzchni 412 km2.
warstwa soli w niektórych miejscach wynosi tu nawet 2 metry. Na tej niemal idealnie płaskiej solnej powierzchni można rozwijać wielkie prędkości. W 1970 roku Gary Gabelich na pojeździe Blue Flame osiągnął prędkość 1001,7 km na godzinę. Opuszczamy już stan Utah i zdążamy do stanu Nevada, by odwiedzić miasto Reno.